kaseciak się zjebał. Ojej. Kurwa. To tu masz głośnik na Bluetooth, z telefonu. No wiem, ale mi chodzi o kasety, wiesz. To jest moja młodość, kurwa, nie? Ale sobie to muszę wyobrazić. Tu jest tak, a tu jest tak. Kurwa, faktycznie. Cześć, witamy was na kanale Hadres. Robson. Norbert. Dzisiaj będziemy robić trening. Na tym treningu będzie squat, box i troszkę serii antagonistycznych dla Roberta. Zapraszamy. Kurwa, to się ślizga na tej koszulce. Strzelnij mocną łopatkę, jak się nie wypadkę, to będzie gitas. Strasznie nisko trzymasz tą sztangę, jakbyś chciał low bary robić. Klata do przodu, łokieć pod sztangę i powoli. Hop. I wyjdź bioderkiem pierwsze, nie przez kolano. O, tu. I miałeś przytrzymać na 3 sekundy. Mhm. Raz, dwa, trzy. I mocny wyprostkę do góry. Jak najwięcej dynamiki do góry. Hop. I mocne spięcie poślane. No i jeszcze raz, zatrzymaj się. Weź powietrza, napnij mocno brzuch. I wydech do góry. Pięknie. I zepnij poślad mocno. Staje się tak, żeby ci spodnie weszły między pośladem. Mocno nabierz powietrza. Napnij brzuch. Bioderko do tyłu, ściśnij poślad. O, raz, dwa, trzy i dynamit. Ekstra. Ja nie jestem w stanie załapać wszystkich tych elementów, a przysiad pomimo swojej prostoty jest tak złożony, że składa przynajmniej z trzech elementów, tak mi się kojarzy. No i dołożenie sobie pauzy, też nauczenie się kontrolowania napięcia, bo to jest ważne, bo jak się schodzić ze sztangą do samego dołu, to może nie wszyscy umieją przytrzymać sobie mocne napięcie, wbijając chociażby nawet głupie stopy w podłogę, staje siły przez cały ruch. Trzymaj. Hop. Raz, dwa, trzy i dynamik. Ładnie. Raz, dwa, trzy, mocno. Dotknij mocny pośladek, tak żeby się nie pochylać, jak wstaniesz, żeby się wyprostować. Klatę do przodu. Raz, dwa, trzy. 5 cm z jednej strony, z jednej z drugiej strony. Jedna ławeczka do przysiadu, druga ławeczka do ściskania. No i wtedy już wychodzimy poza schemat domowej siły. Raz, dwa, trzy. Ładnie. Raz, dwa, trzy. Mocniej poślad i klatę do przodu. Raz, dwa, trzy. Ekstra. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Raz, dwa, trzy, wydech. Ekstra. I odkładam. Bo taka różnica później 2,5 kilo to jest ogrom różnicy i pamiętam jak... Tak, już zawody się wygrywało 2,5 kilo. Przygotowywaliśmy kolegę, który tam ważył, nie wiem, 80 kg i robił przysiad 200 kg. To on miał ćwiczenie nawet, że wychodził, sztanga ważyła 200 kg. On tam miał ławce chyba przysiad 170, 200 kg trzymał po prostu na plecach i stał z nim 20 sekund. Tak, stał 20 sekund ze sztangą. No i tak sobie. Żeby układ nerwowy, wiesz, oswoił się. Podpinaliśmy taśmę od bramy od góry, po to, żeby strzec ze sztangą.
A miałem mu ją wybić, wyjście do góry taśma, nie? Żeby tylko miał zejście do litera. Rozumiem. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins. Something you can't tame, cause I break the chains. Can't control me. Bardzo to jest pomoc, powiem ci. Otworzyło mi się coś w głowie, otworzyło mi się dopięcie pośladów. No. To jest ważne, to jest taki jeszcze element, kurwa, który ci dodaje trochę sił. On jakby samo dopięcie pośladów, wyjście biodra, to jest naprawdę takie, jeżeli mielibyśmy mierzyć prędkość przez jakiś akcelerometr na sztandze, w sensie jak szybko podnosisz dany ciężar, no to on by ci tak dał z 15% mocy przyspieszenia. Aha. Jak go cały czas jesteś w stanie kontrolować, jeżeli on jest silny. Jak się ustawisz i będziesz siedział i masz tutaj sztangę i w ogóle ustawiasz się do ławeczki, to wciskaj z całej siły stopy. No tego jeszcze właśnie ziemię. Tego mocno jeszcze nie rozumiem. Tak, że jak ciśniesz, to cała dwójka jest napięta. Tego nie rozumiem, jak mi mówisz, odpychaj się nogami od ziemi. Jak mówisz przy martwym to albo tam, no nie kopuję tego jeszcze, wiesz. Tak go. 43 lata to jeszcze nie jest tak, że się, że już wiesz, nic się nie da nauczyć. Już wszystko jest zjebane. Mocno, teraz stój, wgniataj całe palce, pięty, stopy mocno i pracuj. Brzuch, plecy, łopatka. Raz, dwa, trzy, mocno. Ekstra. I'm gonna show the whole world who I am. Boom, boom, boom. Major look, huh? Yeah, this one is for the books. All these chances I took. Gdybyś kiedyś, być może w przyszłości, za kilkaset lat, miał otworzyć własne studio i porzucić doskonałą pracę, którą masz teraz. Wiadomo, że nie chcesz jej porzucać, ale gdyby tak się stało, to ile by musiało mieć to studio? 520. Ja pierdolę. Kontrolujesz cały ruch mocno, uczysz się ściągać tej łopatki. I powoli sobie lecisz. Major look, huh? Yeah, this one is for the books. All these chances I took, yeah. I move through these books now. Hold me up or hold me down, have my back or hold my crown. Either you with me or not, but you better give what you got, cause I break the chains. Can't control me. I got the power, I got the keys. Okej, i dwudziestki. Tak jest, i postaram się zrobić dwudziestkami dwie ostatnie serie. Okej. Jest mniejsza ilość powtórzeń, więc wydaje mi się, że spoko. Jesteś trochę zmęczony. Ja? Chłopie. Młody Bóg. Ja się nie męczę jakoś tak. Nie biegamy. Nie biegamy. Nie ma, nie ma wydolnościówki. Taki kulturystyczny trochę chyba trening, nie? Dzisiaj trochę tak. No? W kaseciach się zjebał. Ojej. Kurwa. To tu masz głośnik na Bluetooth, a z telefonu. No wiem, ale mi chodzi o kasety, wiesz. To jest moja młodość, kurwa, nie? Tak się czuję, że wiesz, przychodzę na siłownię. Mam siłę, jestem młody, jeszcze muzyka mi o tym mówi.
Chłopie, masz znowu 18 lat, a tu nie działa kaseciarka. Jest taki chłopaczek? No, jest taki chłopaczek, udostępnił na YouTubie filmik. To gdzieś chyba w Stanach. No, przedstawił siebie, wiesz, bez koszulki, taki gruby. Że no jest gruby na kwarantannie, jeżeli tak nie może wychodzić, no to zaczął coś ze sobą robić. No to robił tam jakieś tam pompki na początku, coraz więcej. Skąd ja to znam? Różnych więcej pompek różnego rodzaju, gdzieś tam nogi u góry, tak żeby sobie tam barki bardziej pracowało, no nieważne, jakieś tam przysiady, wykroki. No i z każdym dniem takich ćwiczeń, nie miał żadnego sprzętu, trzymał po prostu dietę. No i później się stało to, że mógł wyjść do parku, to w parku były rurki, to się zaczął podciągać, zaczął biegać, zaczął robić interwały, no i później ćwiczył w tym parku, no i tak się wyrzeźbił, że no tylko to trwało ponad rok czasu, no bo nie miał w ogóle jakby zero sprzętu, nie, no wiadomo. Biegać też nie mógł zawsze, bo to było zależne od pogody, ale no dobrze wygląda sobie. No ale to widzisz. Ale tak. Był taki mocno, nie był taki gruby, że wiesz, tylko był taki mocno gruby. Mhm. Mocno gruby. Jak ktoś, wiesz, jest zajawiony i postawi wszystko na jedną kartę, to jest w stanie to zrobić, natomiast to się nie dzieje bez niczego, to w sensie musisz coś poświęcić. On my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a six sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, loose track, try and hang with me. It must be in my veins. Something you can't tame, cause I break the chains. Słabsza ręka. Słabsza ręka. Druga ręka do boku, mocno napięta, ściśnięta pięć. Wyrównane barki. I jest. Stabilnie, kontroluj. Dwa, i łokieć do przodu troszkę bardziej. Trzy, cztery. A tu. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Trzymaj mocno napięcie. Wiesz, ciężar tej ręki jest przeciwwagą do tej i się fajnie stabilizuje wszystko, nie? A tutaj jednak jest, wiesz. Jeszcze trzeba uważać, żeby nie robić, wiesz. Tata mało na klatę wyciska. Chłopie. Ale za to masz silne nogi. Please excuse me, your honor, but you can't hold me no longer. Can't you feel the vibrations? I broke out and left traces. Go ahead, try catch me if you can, man. You'll be looking all night, I'm a Sandman. New York, London to Japan. I'ma show the whole world who I am. Boom, major look, huh? Yeah, this one is for the books. Ale sobie to muszę wyobrazić. Tu jest tak, a tu jest tak. No kurwa, faktycznie. Okay.
Co z tego, jak jeszcze trzeba pull-upy zrobić? O kur... Cieba, cieba. Nie mam siły podnieść ręki do góry. Dawaj, dawaj. Myk, 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 myk. Widzieliście dzisiaj trening, Norbert powiedział, antagonistyczny, czyli partie były przeciwstawne, ćwiczone, dobrze to powiedziałem? No, można tak to powiedzieć w skrócie. Czyli, tak w skrócie, to samo co robiliśmy wypychając, to później robiliśmy przeciągając. Identyczny ruch, identyczny zakres ruchu. To samo co robiliśmy wypychając, to później robiliśmy to przeciągając. Robiłem. Robiłeś. I biceps, i triceps. No jest. Także bardzo proste ćwiczenia. Czyli mięśnie, które się w danym ruchu kurczyły, a drugie się rozciągały, to później była zamiana. Mhm. Dla mnie bardzo fajny trening. Odpocząłem troszeczkę, bo nie był taki wymagający. Tak jak przyszedłem, to Robert trochę spał, mimo że się wyspał. Tak jak powiedział, nie czuję, kiedy rymuje. Ale zażyłem amfetaminę i już jest wszystko w porządku. Także dzięki. Nie ma za co. Za amfetaminę. Okej, okay. No i zapraszamy do śledzenia kanału, do tego, żeby patrzeć, jak 40-latek wraca do formy. Już jest ponad rok tych ćwiczeń. Żyłkę widać, łapa na pompowana. Już to lepiej wygląda, natomiast niestety to jest jeszcze długi proces. Dopiero się uczę tych ćwiczeń, tak naprawdę się okazuje. A jeszcze musimy progresować z sylwetką i z jedzeniem i... Na razie jest ciężki okres na sprogresowanie, chociażby z jedzeniem. Tak, ale 29 maja otwierają siłownie, więc zapraszamy do siłowni. Pewnie jak to już oglądacie, to są siłownie otwarte, więc zapierdalać na siłownię. Na razie. Siemano, witamy na kanale NH Dress. Dzisiejszy trening jakiś... Kurwa Maci, ja pierdolę. Nie wiem, kurwa, czy to przez tą melatoninę. Czy przez to, że ten przysiad jest taki płytki, to eliminujemy tutaj gdzieś pracę czegoś, nie? A koncentrujemy się na pracę czegoś innego, tak? W sensie, że tu bardziej mi się wydaje, że...